Przyjmij Boże, coś Wam powiem. W sercu człowieka rozwija się najbardziej intymna i w pewnym sensie najistotniejsza fabuła historii. Tak stwierdził święty Jan Paweł II. Od 2 dni w liturgii słowa towarzyszy nam Księga Rodzaju. Opis stworzenia świata i człowieka był podsumowany jednym zdaniem, które powracało jak refren każdego dnia. Wszystko było dobre. Kiedy dziś Jezus naucza, mówi: nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Bóg nie dał nam nic, co by było zepsute, brudne, plugawe i wyniszczające nas. To raczej nasze nieczyste zamiary mogą skazić to, co robimy. Nasze serce jest jak filtr, który powinien wyłapywać wszelkie brudy. Lecz wiemy dobrze, że jak filtr jest zapchany, to nie spełnia swojej funkcji, a wręcz powoduje więcej bałaganu. Bóg, stwarzając człowieka, dał mu wolną wolę. I to właśnie ona może zepsuć Boży plan działania. Kiedy do serca wdziela się próżność, wygórowane ego, niecierpliwość czy też zniechęcenie spowodowane utratą wiary, wtedy dokonujemy czynów, których w ogóle nie powinniśmy ruszać. Święty Grzegorz Wielki przestrzegał: niech nas nie zwodzi żaden obiecujący dobrobyt, ponieważ jest nierozważnym podróżnikiem ten, kto przystaje w drodze, aby podziwiać przyjemne krajobrazy i zapomina, dokąd zmierza. Najważniejsze jest to, co w naszym wnętrzu, podpowiada nam Pan Jezus. Nie ma więc co udawać, że jesteśmy dobrzy, ale trzeba nimi być prawdziwie. Nie udawajmy pobożnych, ale zawierzajmy naprawdę Panu Bogu. Nie opłaca się udawać człowieka troskliwego, jeśli tej troski nie pokazujemy konkretnymi czynami. Zobaczmy, że cała europejska machina idzie dziś w kierunku wyrzucenia z nas dobrych rzeczy, by w ich miejsce wprowadzić imitację. Zamiast wiary i kościoła salony odnowy biologicznej i sanktuaria medytacji. Zamiast zdrowego jedzenia jakieś modyfikowane sztuczne produkty, nawet z robakami włącznie. Zamiast moralności wszelako pojmowaną demoralizację, by rozbić rodzinę i unikać potomstwa. Zamiast pracy dla swojego rozwoju, wyzysk na rzecz kilku osób, które bogacą się naszym kosztem. Zapominamy, kim jesteśmy i dokąd idziemy. Żyjemy chwilą obecną, bez odniesienia się do historii i bez patrzenia w przyszłość. Daliśmy się złapać w sidła i wydaje nam się, że to jest nasze szczęście. Nawet rozmowa nie jest rozmową, a tylko wymianą informacji, komu się lepiej żyje. A cały bałagan w nas narasta i nawarstwia się. Gromadzą się w nas negatywne uczucia i to od nas zależy, jaką one przyjmą formę. Wiem, że na skutek grzechu pierworodnego nasza natura jest niedoskonała i skłonna do grzechu. Całe życie zmagamy się z naszymi wadami. Może i nawet doświadczamy zniechęcenia w pracy nad sobą, bo nie dostrzegamy poprawy. I zadajmy sobie pytanie, czy ta praca ma sens. A czy zdajemy sobie sprawę, że bez niej nasze życie przerodziłoby się w piekło na ziemi? Dzięki życiu sakramentalnemu nasza upadła natura podnosi się i zbliża się do Boga. Zniechęcenie i ucieczka od poprawy nie jest dobrym rozwiązaniem. Bo choć zło pochodzi z naszego wnętrza, to mimo wszystko Bóg przychodzi tam, aby je oczyścić i uzdolnić do dobra. Tak więc w naszym sercu dokonuje się faktycznie najważniejsza fabuła historii naszego życia.